finansowego życia wzięte. Porady Zbigniewa Karasia sponsoruje firma US Financial. Telefon 847 636 5500. Witam w kolejnym odcinku z Finansowego Życia Wzięte. Do końca roku już niedługo zostało. A jeszcze jest wystarczająco czas na to, żeby zrobić pewne Ruchy, pewne działania w, naszym, w naszych finansach, w naszym życiu podatkowym, żeby uniknąć później niespodzianek. Wiadomo, że są pewne rzeczy, które możemy zrobić tylko do końca roku, bo potem już tylko płacimy za konsekwencje tego, bo nie można pewnych rzeczy odwrócić. Można wpłacić na konto IRA po, po, po końcu roku, ale to jest powiedzmy, taki rodzynek, taki wyjątek. Natomiast, natomiast większość rzeczy powinniśmy y, y, sprawdzić y, już teraz. Generalnie powinniśmy rozpocząć od tego, żeby ocenić nasze, nasze, nasze zarobki, jakie będziemy mieli. Y, teraz mamy sporo zamieszania w związku z COVID-19, dlatego że no, zrobiło się, niektórzy mieli z tego powodu dużo mniejsze zarobki, niektórzy mieli dużo większe zarobki, y, niektórzy y, stracili pracę i mieli... Byli na unemployment, niektórzy na unemployment zarabiali więcej pieniędzy niż zarabiali poprzednio w pracy, także mogą być różne zawirowania. Także generalnie rzecz biorąc, żeby uniknąć potem kar za niedopłacone podatki, przypominam, że podatki powinny być zapłacone do końca roku. Jeżeli rozliczamy podatki już później w kwietniu czy w marcu i wtedy mamy dopłatę, to to już, są, to już jest spóźnione. I, I wtedy już IRS dolicza nam procenty, czasami nawet kary za nie, niezapłacenie. Także powinniśmy przed końcem roku zrobić taką analizę, wziąć ostatnie paystape zobaczyć jakie mamy zarobki, zobaczyć jakie mamy jakie mamy a, a, odciągnięte już podatki, a, oszacować, czy coś jeszcze będą jakieś inne niespodzianki. Można wejść na stronę IRS-u, tam jest wspaniałe narzędzie, gdzie można ocenić powiedzmy, czy mamy wystarczająco podatku ściągnięte, czy nie w naszej konkretnej sytuacji. Tak jak wspomniałem, na, na, powiedzmy w lipcu 2020 roku ponad 30 milionów Amerykanów było na, na unemployment. I teraz tak, nie wszyscy z tych, którzy pobierali unemployment, kazali sobie odciągać podatki. Także mogą mieć pieniądze, które wzięli bez podatków, a niestety te pieniądze są opodatkowane. Także może to być duża, duża niespodzianka. Także warto, warto położyć to wszystko na papier, przeliczyć i mieć do końca roku zapłacone tyle, żeby uniknąć. Przypominam, zasada jest taka, że powinniśmy mieć zapłacone co najmniej 90%, co najmniej 90% naszego rzeczywistego tego podatku, który będziemy mieli do zapłacenia. Czyli jeżeli mamy do zapłacenia 10 tysięcy, co najmniej 9 tysięcy powinno być zapłacone do końca roku. A, i, I teraz tak, jeżeli, a, 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 jeżeli chcemy uniknąć, to powinniśmy zapłacić co najmniej 100% poprzedniego roku, a jeżeli nasze zarobki są powyżej 150 tysięcy, to co najmniej 110% poprzedniego roku, żeby uniknąć. Kary. Także oczywiście, jeżeli nasze zarobki będą, będą wyższe, także o tym, o tym warto, warto pamiętać, wtedy unikamy, unikamy kar. Tu chcę przypomnieć jedną rzecz, która jest też ważna, szczególnie dla tych, którzy korzystają z Obamacare. Mają dofinansowanie do swoich polis, polis ubezpieczeniowych i sporo ludzi spotkało się z olbrzymią, ol, olbrzymią i nie, nieprzyjemną niespodzianką, ponieważ Opłaty ubezpieczenia mieli naliczone, czyli ten kredyt, który dostawali, mieli naliczony według tam zarobków z poprzedniego roku. Jeżeli wzrosły im zarobki, wtedy muszą oddać część tego kredytu. Ta część czasami jest bardzo duża. Czasami, jeżeli im zarobki wzrosną w ogóle poza limit, muszą oddać wszystko. Także to wszystko trzeba zrobić przed końcem roku i próbować robić różne rzeczy. Jakie rzeczy można robić? Można uciekać od zarobków, można wpłacać na konta edukacyjne, można wpłacić na, 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 na Health saving Account, można wpłacić na konta IRA, można kazać sobie odciągnąć do końca roku dużo więcej, nawet do maksimum na 401K, jeżeli taki mamy. Po niesp... ja, ja miałem w swojej praktyce, powiedzmy, klientów, którzy Naprawdę y, musieli zwracać około 20 tysięcy, to nie wygląda, nie wygląda pięknie, szczególnie, że y, dobrze było płacić mniej, ale potem zapłacić tak nagle, y, to nie zawsze jest z czego. Także warto to zrobić. Oczywiście y, był stymulus. Y, kto dostał y, zmniejszony stymulus? Teraz warto przekalkulować, bo jeżeli miał, y, nie dostał pełnego stymulusa, a teraz zarobki ma niższe, to w tym roku będzie się kwalifikował. Pamiętajcie Państwo, że stymulus był przyznany na 2020 rok. Był naliczany według 2019 albo 2018, jeżeli 2019 nie był zrobiony, ale jeżeli teraz nam spadły zarobki, przedtem nie kwalifikowaliśmy, teraz mamy niższe zarobki, możemy się kwalifikować i przy rozliczeniu Pezmy 20 roku, czyli już powiedzmy za parę miesięcy, dostaniemy wyrównanie. Ci, którzy w drugą stronę. Dostali stymulus, a teraz będą mieli dużo większe zarobki i nie kwalifikowaliby się, mogą spać spokojnie, nie muszą zwracać. Akurat w tą stronę to działa przyzwoicie. Także, także warto ten stymulus przekalkulować. A oczywiście no, warto popatrzeć na wszelkie możliwości oszczędności podatkowych. Jeżeli ktoś jest self-employed, warto, tak jak już wielokrotnie wspominałem, pomyśleć o odpisie na biuro w domu. Jest to ważne z różnych powodów, bo oprócz tego, że odpi możemy odpisywać yy, yy, koszty yy, utrzymania naszego domu, jest to szczególnie ważne, yy, ponieważ jeszcze wrócę na chwilę. Jest dwa rodzaje: może być standard, 5 dolarów za stopę kwadratową odpis, albo możemy mieć tak zwany itemized, czyli jeżeli yy, biuro w naszym domu zajmuje jedną dziesiątą powierzchni całego domu, to odpisujemy 10% podatku, odpisujemy 10% mortgage, odpisujemy. 10% u, ubezpieczenia, maintenance i tak dalej, utilities i tak dalej. Także to są spore, spore sumy. I teraz przy tych ograniczeniach, że 10 tysięcy podatek jest tylko y, odliczalny na Schedule A, jeżeli mamy biuro w domu, to odejmujemy od naszego podatku tą część i wtedy być może zakwalifikujemy się, żeby jeszcze na Schedule A y, zdążyć odpisać więcej. Także y, ma, to, ma to sporo, sporo zalet. Także, Warto o tych wszystkich rzeczach pomyśleć. Niestety ludzie, którzy y, y, z, pracują z domu, a są y, y, normalnymi y, pracownikami jakiejś tam korporacji i są rozliczani na W2, niestety nie mają tej możliwości, żeby rozliczać biuro w domu. Kiedyś była taka możliwość, tak nazywało się Non-Reimbursed y, Employee Expenses, można to było. Po ostatniej reformie podatkowej niestety zostało to zabrane. A, czy to się kiedyś wróci, czy nie, nie wiem, ale... Ale ci, tego, ci ludzie będą musieli dogadywać się ze swoimi pracodawcami, żeby coś tam uszczknąć, wyrównać, przynajmniej koszty. Przypominam jeszcze, że w przyszłym roku będziemy mieli możliwość odpisania na pierwszej stronie formy 10,40 do 300 dolarów, a charitable a wydatków, czyli jeżeli dajemy gdzieś tam do charytatywnej organizacji 300 dolarów. Przedtem było tylko na Schedule A, można było odpisać. W tej chwili nawet ci, którzy się nie kwalifikują na rozliczenie Schedule A, może, mogą te 300 dolarów odpisać. Oczywiście to jest 300 dolarów na household. Jeżeli jest single, 300 dolarów, jeżeli małżeństwo, też 300 dolarów. Podobno w tym następnym stymulusowym programie ma to być podłączone, ma to być zmienione że będzie, byłoby wtedy 600 dolarów na singla, 1200 na, 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 na małżeństwo, ale to dopiero jest przyszłość, nie wiadomo kiedy to wszystko nastąpi. Oczywiście przypominam o zmaksymalizowaniu swoich wpłat na konta emerytalne w pracy, 400 k ci którzy mają, są przed 50, tam do 19 tysięcy, po 50 nawet 26 tysięcy mogą wpłacać Także to jest, to jest spora ucieczka od pieniędzy. Jeszcze przypominam jedną rzecz. Jeżeli mamy dzieci, które są w wieku powiedzmy studenckim i są na studiach czy idą na studia, to te pieniądze, które wpłacamy na konta emerytalne, nie liczą się do naszych zarobków. Czyli jeżeli ktoś ma powiedzmy zarobki 100 tysięcy, no to ma tam jednego dzieciaka, to szanse, że dzieciak dostanie pomoc są niewielkie pomoc, mówię o, o student aid. Natomiast jeżeli wpłaci 26 tysięcy na, na, na konto 401k w tym roku, czyli jego zarobki będą o tyle mniejsze, szansa się powiększa. Raz oszczędność na podatkach, drugi raz przybytek na, na student aid dla, dla dzieciaka. Mniejsze nasze wydatki. Także te rzeczy powinniśmy do, przed końcem roku przekalkulować, bo, bo po, 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 po końcu roku już nie można nic dopłacić. Przypominam jeszcze o RMD, Required Minimum Distribution, ci, którzy są na emeryturze, już muszą pobierać, czyli skończyli 72 lata i muszą za, rozpocząć pobieranie. Yy, przypominam, że, że to też czasami bywają poważne rzeczy, dlatego że yy, szczególnie jeżeli mamy to, z, taką większą sumę yy, na kryptanach emerytalnych, yy, jeżeli ta suma nam wejdzie dosyć duża, to wtedy... Ta suma może spowodować, że nasze Social Security zostanie opodatkowane. Jak to się wszystko nałoży, podatki mogą iść no, niesamowicie do góry. Także warto w tej chwili za, powiedzmy, w związku z tym z tą, z tą ustawą o koronawirusie, można nie, nie wziąć RMD w, w tym roku. Także ktoś chce, może wykorzystać. Jeżeli wziął, może, może jeszcze, chyba już ten czas minął, ale można było jeszcze oddać. I w tym roku nie brać. Jeżeli ktoś pożyczył, wyjął sobie z konta Forum pieniądze, bo miał trudności właśnie przez tą epidemię, ma trzy lata na rozliczenie się z tego, czy zapłacenie podatków od tego, jak od dystrybucji, albo ma trzy lata na wpłacenie z powrotem. Jeżeli się mu już sytuacja ustabilizowała, ma może te pieniądze oddać na, na i bez, bez konsekwencji podatkowych. Także te rzeczy właśnie też trzeba pilnować. A oczywiście była taka zaskakująca informacja, że, że w kwietniu savings rate, czyli ilość pieniędzy oszczędzanych przez, przez Amerykanów, osiągnęła historyczny szczyt 33%. 33% naszych zarobków. Szło do, na oszczędności, co było niesamowite, no ale sklepy zamknięte, kupować nie można było, także było to, to spowodowane w ten sposób, ale z, z wielu ludziom zostało trochę w kieszeniach, także warto te pieniądze nie trzymać pod poduszką, nie trzymać. Powiedzmy, na, na, na koncie oszczędnościowym w banku na 0%, tylko warto je zainwestować, warto je przerzucić na konta IRA, czy na, 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 na 529 college savings, czy jeszcze na coś, żeby te pieniądze pracowały, bo nic tak źle nie działa, jak leżące pieniądze. Bo nie dość, że nie pracują, nie zarabiają, to jeszcze są żarte przez inflację. Także prosta, prosty wniosek, nie trzymamy pieniędzy w domu, inwestujemy. Więcej informacji na tematy finansowe i nie tylko w polonijnej gazecie internetowej www.meritum.us